Na Pacyfiku istnieje jedno z najdziwniejszych miejsc na naszej planecie. Właściwie nie jest to jedno miejsce, a cała zygzakowata linia. Kiedy po jednej jej stronie jest powiedzmy sobota, po drugiej mamy niedzielę, a co bardzo zaskakujące, na pewnych obszarach dokładnie w tym samym czasie może być poniedziałek. Co więcej, sobota może bezpośrednio sąsiadować z poniedziałkiem, z całkowitym pominięciem niedzieli. Linia zmiany daty jest fascynująca i pełna paradoksów. Dzięki niej można cofnąć się w czasie, albo wykreślić jeden dzień z życiorysu. Dlaczego nie jest to linia prosta, tylko wije się zygzakami? Kto ją wymyślił, dlaczego przebiega akurat w tym miejscu i gdzie przebiegała w przeszłości? Świat wciąga. Zaprasza Wojciech Piestrak. We wrześniu 1519 roku żeglarze na 5 statkach pod dowództwem Ferdynanda Magellana wypłynęli z Hiszpanii w niezwykły rejs. Pierwszy w historii rejs dookoła świata. Popłynęli na południowy zachód, na Wyspy Kanaryjskie i wzdłuż wybrzeża Afryki, a potem przecięli Atlantyk, by dotrzeć do wybrzeży Brazylii. Stąd pożeglowali dalej, dookoła Ameryki Południowej, choć po serii dramatycznych wydarzeń w okolicy Ziemi Ognistej na Pacyfik dotarły tylko 3 statki. Pokonanie największego oceanu na Ziemi zajęło im prawie 4 miesiące i było to wielkim wyczynem, ale losy wyprawy przybrały w końcu tragiczny obrót. Magellan zginął na Filipinach, a w podróż przez Ocean Indyjski i dookoła Afryki wyruszył już tylko jeden żaglowiec, Victoria, dowodzona na tym odcinku przez Juana Sebastiana Elcano. W lipcu 1522 roku zdziesiątkowana załoga dotarła w końcu na wyspy Zielonego Przylądka na Atlantyku, opływając świat dookoła. I tu doszło do dziwnego zdarzenia. Portugalczycy, którzy kontrolowali wtedy te wyspy, twierdzili, że załoga Wiktorii dotarła na wyspy Zielonego Przylądka w czwartek, 10 lipca. Tymczasem Hiszpanie byli przekonani, że właśnie jest środa, 9 dzień lipca. Co więcej, mieli na to wyraźne dowody w dziennikach okrętowych. A ponieważ zapiski były prowadzone nad wyraz skrupulatnie, ciężko im było uwierzyć, że mogli przeoczyć gdzieś jeden dzień. Niecałe 60 lat później podobna historia przydarzyła się angielskiemu odkrywcy i korsarzowi Francisowi Drake'owi. Jego 5 statków wypłynęło z Anglii na zachód, trasą podobną do trasy Magellana, chociaż po okrążeniu Ameryki Południowej Drake popłynął daleko na północ, do Ameryki Północnej. Szukał tu przejścia z powrotem na Atlantyk, a ponieważ takiego przejścia nie znalazł, popłynął dalej na zachód, przez Pacyfik, archipelag malajski i Ocean Indyjski. W końcu, opływając Afrykę, dotarł z powrotem do Anglii, chociaż pozostał mu wtedy już tylko jeden statek. Tu, być może z pewnym zdziwieniem, odkrył, że data w jego dzienniku różni się o jeden dzień w stosunku do daty, która obowiązywała w Anglii. Żeby zrozumieć to, co przydarzyło się Drake'owi oraz Elcano, wyobraźmy sobie pewien współczesny przykład. Załóżmy, że mieszkamy w Szczecinie. Wieczorem wcześniej idziemy spać, by chociaż trochę wyspać się przed podróżą. Budzimy się o północy, wsiadamy do samochodu, jedziemy na lotnisko do Goleniowa i po odprawie wsiadamy do samolotu. Lecimy stąd do Londynu, a ponieważ Anglia leży w sąsiedniej strefie czasowej, oczywiście podczas podróży przestawiamy zegarek o godzinę do tyłu. Z lotniska odbierają nas nasi znajomi i razem jedziemy do ich mieszkania w zachodnim Londynie. Tam przez długie godziny rozmawiamy o rodzinie królewskiej oraz angielskiej pogodzie. Tuż przed północą mówimy znajomym, że idziemy już spać, bo w końcu był to długi, męczący dzień. I rzeczywiście, ten dzień był dla nas dłuższy niż zwykle. Kiedy kładziemy się spać o północy w Londynie, w Szczecinie jest pierwsza w nocy. Choć wstaliśmy o północy i idziemy spać o północy, to nasza doba miała nie 24, a 25 godzin. Innymi słowy, ponieważ podróżowaliśmy w kierunku zachodnim, nasza doba nieco się wydłużyła. W tym filmie dla uproszczenia używam pojęcia doba w cudzysłowie, z perspektywy podróżujących. Mam tu na myśli czas liczony od lokalnej północy w punkcie początkowym do lokalnej północy w punkcie końcowym podróży. Dlaczego podróżując na zachód nasza doba staje się dłuższa? Wynika to z ruchu obrotowego Ziemi. Ponieważ Ziemia obraca się z zachodu na wschód, a my podróżowaliśmy niejako pod prąd tego ruchu, napotkaliśmy północ później niż gdybyśmy pozostali w Szczecinie.
Oczywiście w czasach współczesnych na ten naturalny efekt nakładają się strefy czasowe określone przez ludzi i to właśnie z powodu przekroczenia granicy stref czasowych przestawiliśmy nasz zegarek. Ale w naszym przykładzie tak naprawdę to nie ma znaczenia. Specjalnie wybrałem Szczecin oraz zachodnie dzielnice Londynu, bo różnica długości geograficznych tych miejsc wynosi mniej więcej 15 stopni, czyli akurat tyle, ile standardowa szerokość strefy czasowej. Innymi słowy, nawet gdyby na świecie nie było stref czasowych i kierowalibyśmy się czasem słonecznym, wyznaczanym osobno dla każdego miejsca na Ziemi, to i tak przy podróży ze Szczecina do Londynu przesunęlibyśmy zegarek o jedną godzinę. Czyli z powodu naszej podróży na zachód, nasza doba byłaby nieco dłuższa niż zwykle. Dokładnie to samo zjawisko dotyczyło podróży Magellana Elcano oraz podróży Drake'a. Żeglarze płynęli w kierunku zachodnim, a zatem ich doba generalnie się wydłużała. Jeśli dobrze to policzyłem, to w przypadku Elcano każdego dnia wydłużała się średnio o 1 minutę i 20 sekund. Kiedy po okrążeniu świata żeglarze dotarli na wyspy Zielonego Przylądka, a potem do Hiszpanii, z tych dodatkowych minut i sekund zebrały się w sumie 24 godziny. Od początku do końca podróży dla ludzi pozostających w Hiszpanii minęły 1083 doby, liczące po 24 godziny. Natomiast dla ludzi na statku minęły 1082, w cudzysłowie doby, liczące średnio po 24 godziny, 1 minutę oraz 20 sekund. I właśnie stąd wzięła się w końcu różnica jednego dnia. Co równie istotne, gdyby żeglarze płynęli w kierunku przeciwnym, z Europy dookoła Afryki, przez Ocean Indyjski, Pacyfik oraz Atlantyk, czyli generalnie na wschód, to mogliby zaobserwować efekt odwrotny. Ich doba byłaby nieco krótsza niż 24 godziny, a po opłynięciu całego świata mogliby twierdzić, że minął jeden dzień więcej niż dla ludzi nieruszających się z Europy. Choć marynarze Elcano i kilku późniejszych wypraw byli zaskoczeni różnicą czasu po opłynięciu świata, to dla niektórych uczonych, a może także żeglarzy, nie była to niespodzianka. Już 200 lat przed wyprawą Magellana Elcano, ten wówczas czysto teoretyczny paradoks czasowy podróżnika okrążającego świat opisał syryjski, czy też właściwie kurdyjski geograf Abu Alfida. Pół wieku później to samo opisał natomiast francuski uczony Nicole Orem. Ten ostatni podobno przewidział, że gdyby ludzie faktycznie mogli podróżować dookoła świata, to należałoby gdzieś na Ziemi wyznaczyć linię, przy której przekroczeniu podróżnik dokonywaliby zmiany daty o jeden dzień, tak by móc dostosować się do lokalnej daty. W ten sposób Orem przewidział istnienie tego, co dziś nazywamy linią zmiany daty. Za chwilę wrócimy do marynarzy oraz historii, ale najpierw chcę wam pokazać jeszcze pewien sposób myślenia, który mi samemu pozwolił zrozumieć, dlaczego linia zmiany daty jest w ogóle potrzebna. Wyobraźmy sobie, że w Szczecinie jest wtorek, powiedzmy godzina 22. Dla uproszczenia przyjmijmy, że na świecie nie obowiązują strefy czasowe, ani też linia zmiany daty, a czas jest wyznaczany lokalnie na podstawie położenia słońca, tak samo jak kiedyś. Jeśli w Szczecinie na mniej więcej 15 południku jest wtorek 22, to na 30 południku na Ukrainie w okolicach Kijowa jest godzina 23. W tym samym czasie na 45 południku, na przykład we wschodniej Gruzji, jest północ, a zatem właśnie rozpoczyna się środa. Idąc dalej na wschód, w zachodnim Uzbekistanie jest wtedy środa pierwsza w nocy, w Kaszmirze środa druga w nocy, a w Bangladeszu środa trzecia w nocy. I tu na razie powiedzmy stop i sprawdźmy, co dzieje się z czasem po drugiej stronie Szczecina. W Szczecinie jest wtorek, godzina 22, a zatem w Londynie jest wtorek 21, a na Islandii wtorek, godzina 20. Idąc dalej na zachód, odejmujemy kolejne godziny. W końcu na zachodnim wybrzeżu Alaski mamy wtorek godzinę 10, na Czukotce wtorek godzinę 9 i tak dalej. Przesuwamy się ciągle na zachód, wtorek godzina 8, 7, 6, 5 i wreszcie godzina 4 we wtorek wypada między innymi w Wietnamie. Gdybyśmy chcieli przesunąć się jeszcze dalej o 15 stopni na zachód, doszlibyśmy do Bangladeszu i licząc z tej strony, moglibyśmy powiedzieć, że jest tam wtorek godzina 3 nad ranem. Problem w tym, że w Bangladeszu byliśmy już wcześniej i powiedzieliśmy, że jest tam środa 3 nad ranem.
A zatem jeśli chcemy wyeliminować sprzeczności, a nadal mierzyć czas za pomocą dni tygodnia oraz dat rozpoczynających się o północy, musimy wyznaczyć jakąś granicę, linię, po przekroczeniu której zmieniamy datę. W tym przykładzie ta linia wypadła nam gdzieś pomiędzy Wietnamem a Bangladeszem, ale to tylko dlatego, że w pewnym momencie powiedziałem stop akurat w tym miejscu o godzinie 3. Równie dobrze mógłbym liczyć na przykład do godziny 6 nad ranem i wtedy linia spotkania dwóch dat wypadłaby nam w Japonii. Albo na przykład do godziny 16 i wtedy linia wypadłaby nam w okolicach Nowego Jorku. Wychodzi więc na to, że na świecie nie ma żadnej naturalnej linii zmiany daty. Gdyby ludzkość się tak umówiła, równie dobrze ta linia mogłaby przebiegać przez Polskę, na przykład powiedzmy pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem, albo pomiędzy Łodzią a Warszawą. Rodziłoby to jednak sporo problemów, bo kiedy po jednej stronie byłby już poniedziałek, czyli dzień pracy, po drugiej wciąż byłby weekend. Możecie zresztą puścić wodze fantazji i jeśli macie ochotę, napisać w komentarzach, jakie byłyby konsekwencje poprowadzenia linii zmiany daty przez Polskę. W każdym razie rozmaite problemy wystąpią zawsze, jeśli poprowadzimy tę linię przez zamieszkały ląd. Ale kiedy spojrzymy na mapę, zobaczymy, że współczesna linia zmiany daty przebiega dość sprytnie przez Pacyfik oraz cieśninę Beringa, oddzielając od siebie główne masy lądowe. Jak to się stało, że przebiega właśnie tamtędy? Okazuje się, że wcale nie w wyniku jakiejś jednorazowej decyzji. Linia zmiany daty była wielokrotnie przesuwana w przeszłości, a najciekawszy jest chyba fakt, że na samym początku nikt właściwie celowo jej nie ustalał. W pewnym sensie linia właściwie ustaliła się sama wraz z przemieszczaniem się ludzi i stoją za tym bardzo ciekawe historie. Intrygującego odkrycia dokonał na przykład florencki kupiec Francesco Carletti. Na przełomie XVI i XVII wieku odbył on długą, wieloletnią wyprawę dookoła świata. W odróżnieniu od wypraw Elcano czy Drake'a, nie była to jednak podróż ciągła na pokładzie jednego statku czy grupy statków. Carletti podróżował po świecie prywatnie, w wielu różnych etapach, początkowo ze swoim ojcem. Wyruszyli z Europy na Wyspy Zielonego Przylądka, a potem dotarli do Ameryki Środkowej. Po jakimś czasie udało im się tam dostać na hiszpański galeon, który płynął na Filipiny. Tam pozostali przez rok, a potem na innym statku dotarli do Nagasaki w Japonii. I tu Carletti zauważył ciekawy paradoks. W japońskim porcie spotkał Portugalczyków. Wypłynęli oni z Lizbony i okrążając Afrykę, podróżowali na wschód do Makau, a potem do Nagasaki. Kiedy z nimi rozmawiał, Portugalczycy upierali się, że jest niedziela, gdy tymczasem on, a także wszyscy inni, którzy przybyli z Filipin, twierdzili, że jest sobota. Różnica w dacie pojawiała się więc gdzieś pomiędzy Makau a Filipinami i to właśnie gdzieś tam należałoby szukać ówczesnej linii zmiany daty. Podobne zjawisko obserwowali też inni żeglarze. Na przykład Holender Jacob Lemaire, którego znamy z odcinka Gdzie jest Stara Zelandia, wypłynął z Europy kilkanaście lat po Carlettim. Płynął na zachód, dookoła Ameryki Południowej, a potem przez Ocean Spokojny. W końcu dotarł do położonej na jawie Batawii, głównego holenderskiego portu na archipelagu malajskim. Według dziennika Lemaire'a dopłynęli tam w poniedziałek, 1 listopada, choć według Holendrów był wtorek, 2 listopada. Skąd brały się te różnice akurat we wschodniej Azji? Przede wszystkim z kierunku, z którego poszczególne regiony czy archipelagi były kolonizowane lub odwiedzane najczęściej przez Europejczyków. Pierwszymi wielkimi potęgami kolonialnymi były Hiszpania i Portugalia. Zgodnie z ustaleniami traktatu z Tordesillas, zawartego po pierwszej wyprawie Kolumba, oba te państwa podzieliły świat na dwie strefy wpływów. Linię demarkacyjną wyznaczono w pewnej odległości na zachód od wysp Zielonego Przylądka. Odtąd Portugalczycy kolonizowali tereny leżące na wschód od tej linii, natomiast Hiszpanie te leżące na zachód. W końcu żeglarze z obu tych krajów dotarli do wschodniej Azji i na zachodni Pacyfik, chociaż przybyli tam z dwóch różnych kierunków. Portugalczycy płynąc na wschód, dookoła Afryki, natomiast Hiszpanie płynąc na zachód, dookoła Ameryki Południowej. W wielu zakątkach świata Europejczycy zakładali swoje osady, kolonie oraz placówki handlowe i upowszechnili także w tych miejscach europejski sposób liczenia czasu razem z datami i dniami tygodnia.
A ponieważ te daty pochodziły z okrętowych dzienników, mogły się między sobą różnić o jeden dzień, w zależności od tego, czy żeglarze przypłynęli w dane miejsce ze wschodu, czy też z zachodu. I właśnie dlatego miejsca we wschodniej Azji, gdzie dominowali Portugalczycy, miały zazwyczaj datę późniejszą, a miejsca, gdzie dominowali Hiszpanie, datę wcześniejszą. Na przykład europejską datę w Makau ustalili Portugalczycy, a datę na Filipinach ustalili Hiszpanie, co dobrze wyjaśnia różnicę dat, którą zaobserwował chociażby Carletti. Filipiny stały się zresztą dość szybko ważną hiszpańską kolonią. Ale co ważne, łączność Filipin z resztą hiszpańskiego imperium zapewniały nie szlaki dookoła Afryki, a szlaki przez Ocean Spokojny, a w szczególności trasa z Manili do Acapulco w Meksyku. Stamtąd towary sprowadzane z Filipin były zwykle transportowane lądem do Veracruz nad Zatoką Meksykańską, a dalej statkami do Hiszpanii przez Atlantyk. Istnienie tych połączeń było wystarczającym powodem, by utrzymywać tę samą datę na Filipinach, w Ameryce i w Hiszpanii, to znaczy nie dzielić tej trasy linią zmiany daty. Mijały kolejne wieki, na świecie pojawiły się nowe potęgi morskie – Holandia, Francja i Wielka Brytania. A żeglarze z tych państw odkrywali nowe lądy, w tym wiele wysp na Pacyfiku. Tam, gdzie pojawiali się osadnicy, kupcy czy misjonarze, pojawiał się także konkretny sposób określania daty, związany najczęściej z podróżowaniem na wschód albo na zachód oraz wpływami politycznymi i głównym kierunkiem kontaktu danego miejsca ze światem. W ten sposób, bez jakichkolwiek globalnych narad w tej sprawie, pierwotna linia zmiany daty de facto utworzyła się sama. Prześledźmy teraz, jak zmieniał się przebieg tej linii w przeszłości. W tym miejscu warto bym jakoś nazwał obie strony tej linii. A ponieważ używanie określeń strona wschodnia i strona zachodnia może być tutaj nieco mylące, będę się trzymał nazw strona amerykańska i strona azjatycka. Zacznijmy od pierwszej połowy XIX wieku. Filipiny były wtedy wciąż po stronie amerykańskiej, natomiast Borneo, Nowa Gwinea, Australia i Nowa Zelandia po stronie azjatyckiej. Wyspy na Pacyfiku były z kolei podzielone zygzakowatą linią. Na przykład Samoa i wyspy Cooka były po stronie azjatyckiej, natomiast Hawaje czy Guam po stronie amerykańskiej. Linia odchylała się też na wschód od Nowej Zelandii, tak by niektóre archipelagi, takie jak wyspy Chatham, miały tę samą datę co ona. Na północy tej samej daty używało całe Imperium Rosyjskie, a ponieważ Alaska była kontrolowana przez Rosjan, także i tam, na kawałku Ameryki Północnej, obowiązywała data azjatycka. Ale sytuacja geopolityczna na świecie ulegała ciągłym zmianom, a wraz z nią przesuwała się także linia zmiany daty. W latach 20. XIX wieku niepodległość uzyskał Meksyk. Filipiny wciąż były hiszpańskie, ale handel na trasie pomiędzy Filipinami a Meksykiem wyraźnie osłabł. Na znaczeniu zyskiwały za to kontakty handlowe Filipin z innymi częściami Azji, np. z Chinami, Półwyspem Malajskim i holenderskimi Indiami Wschodnimi. Z tego powodu utrzymywanie na Filipinach amerykańskiej daty miało niewiele sensu i decyzją gubernatora generalnego w końcu doszło do zmiany. Ostatni dzień 1844 roku został usunięty z filipińskiego kalendarza i po poniedziałku 30 grudnia nastąpiła od razu środa 1 stycznia. I tak Filipiny przeskoczyły na drugą stronę linii zmiany daty, a wraz z nimi uczyniły to także inne posiadłości hiszpańskie w pobliżu, m.in. Mariany, Karoliny i Guam. Druga ważna zmiana nastąpiła dwie dekady później. W roku 1867 Rosja sprzedała Alaskę Stanom Zjednoczonym, co pociągnęło za sobą dostosowanie obowiązującej tam daty do tej obowiązującej w USA. Oznaczało to z jednej strony przejście z kalendarza juliańskiego na gregoriański, a z drugiej przejście Alaski na drugą stronę linii zmiany daty. Podobno zmiana nastąpiła nie o północy, a w ciągu dnia. Ceremonia odbyła się o 15:30. Według kalendarza juliańskiego była sobota 7 października i w pewnej chwili Alaska przeskoczyła do piątku 18 października według kalendarza gregoriańskiego. I tak linia zmiany daty została przesunięta aż do cieśniny Beringa, przez którą zresztą przebiega do dziś. Za początek oficjalnej historii linii zmiany daty przyjmuje się często rok 1884, bo w Waszyngtonie zorganizowano wtedy Międzynarodową Konferencję Południkową.
Zjechali się na nią delegaci z kilkudziesięciu państw świata, a głównym jej celem był wybór jednego południka, który miał odtąd stać się uniwersalnym południkiem zerowym. Prawdopodobnie zrobię o tym osobny odcinek, dlatego nie będę tu wchodził w szczegóły. W każdym razie południk taki wybrano, a jego przedłużenie, czyli południk 180 stopni przecinający Pacyfik, stał się od tego momentu bazą do wykreślania na mapach linii zmiany daty. Nie oznacza to jednak, że konferencja wyznaczyła tę linię prawnie. Wyznaczyła tylko numerację południków, a zatem także granice półkul wschodniej oraz zachodniej. I choć granica półkul wydaje się dość logicznym miejscem na linię zmiany daty, to z tego co wiem, do dziś żadna międzynarodowa umowa czy traktat nie definiuje przebiegu tej linii. Co więcej, każde państwo leżące w pobliżu może swobodnie decydować o tym, jaka data w nim obowiązuje, czyli określić, po której stronie linii chce się znajdować. W związku z tym już po konferencji wielokrotnie zdarzały się zmiany przebiegu tej linii. Na przykład w roku 1892 władca Samoa zadecydował o przejściu tego archipelagu na drugą stronę. Wcześniej większość komunikacji Samoa ze światem odbywała się przez Australię i dlatego utrzymywanie tej samej daty co tam było bardzo logiczne. Ale odkąd w końcówce XIX wieku wyspami zainteresowali się też Amerykanie, wiele statków zaczęło przybywać tam z San Francisco, a komunikacja na tym kierunku stała się bardziej istotna. Wreszcie wpływowi przedstawiciele amerykańskiego biznesu przekonali władcę Samoa, że warto by dostosował swą datę do USA. Władca przystał na propozycję i właśnie dlatego po poniedziałku 4 lipca nastąpił kolejny poniedziałek 4 lipca, a przy okazji był to podwójny amerykański Dzień Niepodległości. Inne obszary także dokonywały zmian. Na przykład podobna zmiana dotyczyła także wysp Cooka, które przeszły na stronę amerykańską 7 lat po Samoa. Niektóre źródła podają też taką ciekawą historię. Podobno przez kilka dziesięcioleci pod koniec XIX wieku linia zmiany daty wyginała się na niektórych mapach w rejonie północnego Pacyfiku na zachód od Hawajów, by wciągnąć na stronę amerykańską dwie wyspy, wyspę Bayersa i wyspę Morella. Wyspy te odkrył rzekomo amerykański żeglarz Benjamin Morell, który opisał to w swojej książce. Sęk w tym, że Morell miał w zwyczaju dodawać do swoich relacji różne fantazje i kłamstwa. W rzeczywistości tych wysp nigdy nie było, zostały zmyślone, ale zanim ostatecznie wymazano je z map, minęło sporo czasu. Inny przypadek związany był z wyspami Marshalla. Wyspy te były dawniej kontrolowane przez Hiszpanię, potem przez Niemcy, a potem przez Japonię i generalnie na początku XX wieku znajdowały się po azjatyckiej stronie linii zmiany daty. W czasie II wojny światowej zajęły je wojska amerykańskie, a potem przez kilka dekad stanowiły terytorium powiernicze ONZ, administrowane przez USA. I choć generalnie większość z tych wysp znajdowała się wciąż po azjatyckiej stronie linii zmiany daty, to powstał tu jeden wyjątek. Na największym atolu wysp Marshalla, atolu Kwajalein, powstała amerykańska baza wojskowa, a potem poligon rakietowy. Amerykanie, nie bacząc na linię zmiany daty, używali daty hawajskiej, a ponieważ wyraźnie dominowali w tym miejscu, na całym atolu de facto zaczęła obowiązywać ta data. Po kilku dekadach wyspy Marshalla zmieniły swój status i stały się państwem, choć wciąż obowiązywały w nim dwie różne daty. Dopiero w roku 1993 wcielono w życie decyzję o zmianie. Na atolu Kwajalein z kalendarza usunięto sobotę, 21 sierpnia, i tym samym atol powrócił na azjatycką stronę linii zmiany daty. Co ciekawe, ponieważ amerykańskie instalacje wojskowe nadal znajdują się na atolu, a praca dużej liczby osób związana jest z USA, by dopasować się do amerykańskiego kalendarza, zmieniono tu dni weekendu na niedzielę i poniedziałek, tak by pracować od wtorku do soboty, co po korekcie jednego dnia odpowiada zwykłemu tygodniowi pracy w Stanach Zjednoczonych. Podobny problem co wyspy Marshalla miało też Kiribati. To państwo również przez długi czas było przedzielone przez linię zmiany daty. Wyspy Gilberta, najbardziej zaludniona część Kiribati, były kiedyś kolonią brytyjską i znajdowały się po azjatyckiej stronie tej linii. Z czasem do tej kolonii włączono jednak także obszary leżące już po drugiej stronie 180 południka, prawie bezludne wyspy Phoenix oraz bardzo odległe, słabo zaludnione wyspy Line. Na tych archipelagach utrzymywano datę amerykańską, przypuszczam, że ze względu na położenie, choć swoją rolę mogło odegrać tu także ich powiązania z USA.
Amerykanie zgłaszali swoje roszczenia do wielu z tych wysp już w XIX wieku, a co najmniej dwie z nich w pewnym okresie stanowiły brytyjsko-amerykańskie kondominium. Potem Amerykanie zrezygnowali z większości swych roszczeń. Kiribati stało się niepodległe, ale w tym bardzo rozproszonym geograficznie państwie wciąż funkcjonowały dwie daty. Powodowało to różne problemy, związane m.in. z niedostosowaniem do siebie tygodnia pracy w obu częściach kraju. I dlatego w roku 1994 rząd ogłosił, że od 1 stycznia na terenie całego państwa będzie obowiązywała ta sama data, a zatem jego wschodnia część przejdzie na azjatycką stronę linii zmiany daty. Wywołało to wiele ciekawych konsekwencji i paradoksów. Po pierwsze, linia zmiany daty bardzo się wybrzuszyła. Na mapie powstała potężna zygzakowata wypustka. Po drugie, wewnątrz tej wypustki zaczęły funkcjonować dwie bardzo intrygujące strefy czasowe, UTC plus 13 i UTC plus 14. Jest to o tyle ciekawe, że tak właściwie, intuicyjnie, dodatnie strefy czasowe powinny się kończyć na plus 12, a potem powinniśmy przejść do daty wcześniejszej i strefy minus 12. Ale ponieważ Kiribati jest bardzo rozległe, zdecydowano, że wyspy leżące na wschodzie nie powinny mieć tej samej godziny co te na zachodzie i cały kraj podzielono na trzy strefy czasowe. I tak w strefie czasowej UTC plus 13 obowiązuje taki sam czas jak w strefie UTC minus 11, obejmującej na przykład Niue, choć kiedy w jednej jest środa, w drugiej sąsiedniej jest wtorek. Co więcej, jeśli będziemy się posuwać w tej okolicy z południa na północ, na przykład z wysp Cooka do wyspy Jarvis, to możemy mieć najpierw wtorek, potem środę, a potem znów wtorek, mimo że w zasadzie nie zmieniliśmy południka, albo zmieniliśmy go nieznacznie. I jeszcze ciekawiej będzie przy podróży z zachodu na wschód, po tym samym równoleżniku. Najpierw możemy mieć środę, potem wtorek, potem znów środę, a potem kolejny raz wtorek. Przy czym stawiam tu małą gwiazdkę i jeszcze coś potem do tego dopowiem. W każdym razie, dzięki tej całej zmianie i stworzeniu wypustki, Kiribati stało się pierwszym krajem, które powitało rok 2000, a rok później XXI wiek. Najbardziej na wschód wysuniętemu atolowi Kiribati zmieniono w związku z tym nawet nazwę, z Caroline na Millennium Island, wyspę milenijną. Wyspa jest wprawdzie bezludna, ale i tak urządzono tam wtedy niezłą imprezę. Byli śpiewacy, tancerze, prezydent kraju i dziennikarze, którzy przez swoje relacje mieli rozsławić Kiribati na świecie. Niedaleki archipelag Samoa w tym samym czasie był z kolei jednym z ostatnich miejsc, które witało Nowy Rok. Zarówno niepodległe państwo Samoa, jak i zależne od USA Samoa amerykańskie leżały wtedy po amerykańskiej stronie linii zmiany daty. Ale w przypadku państwa Samoa zmieniło się to w roku 2011. Samoa jest obecnie najbardziej związana ekonomicznie z Australią i Nową Zelandią. Dlatego, by dostosować się do tygodnia pracy w tych państwach, władze Samoa zdecydowały się przenieść swój kraj na drugą stronę linii zmiany daty. I tak po czwartku 29 grudnia nastąpiła sobota 31 grudnia. Cały kraj podobno hucznie wtedy świętował, a niebo nad wyspami rozświetliły sztuczne ognie. Zresztą musiała to być potężna dwudniowa impreza, bo przecież dzień później był z kolei Sylwester. Jedynie ci urodzeni 30 grudnia musieli pozostać niepocieszeni, bo w końcu odebrano im urodziny. Przejście na drugą stronę linii zmiany daty dla Samoa było zmianą powrotną, bo tak jak mówiłem wcześniej, jeszcze w końcówce XIX wieku wyspy funkcjonowały po azjatyckiej stronie tej linii. Choć była pewna istotna różnica, bo wtedy strony zmienił cały archipelag, a teraz jedynie jego zachodnia część. Samoa amerykańskie pozostało po amerykańskiej stronie linii, a zatem obecnie, jeśli ktoś chce się przemieścić z jednej strony archipelagu na drugą, musi zmienić datę i dzień tygodnia. Co ciekawe, nie była to pierwsza znacząca zmiana, którą przeprowadziło ostatnio Samoa. Dwa lata wcześniej zmieniono tam kierunek ruchu obowiązujący na drogach. Wcześniej obowiązywał ruch prawostronny, jak w USA, a teraz jest to ruch lewostronny, jak w Australii i Nowej Zelandii. Warto tu jeszcze dodać, że przy okazji w związku ze zmianą daty na Samoa, analogiczną zmianę przeprowadziło też Tokelau, niewielkie terytorium zależne Nowej Zelandii, które wcześniej też znajdowało się po amerykańskiej stronie linii zmiany daty. Ale ponieważ główne połączenia transportowe do Tokelau prowadzą przez Samoa, władze tego terytorium zdecydowały się również przejść na drugą stronę linii, przy okazji synchronizując datę także z Nową Zelandią. Przyjrzyjmy się teraz współczesnej linii zmiany daty i jej licznym zygzakom.
Linia zaczyna się na biegunie północnym i biegnie początkowo wzdłuż 180 południka. Dalej, południk ten przecina jednak kawałek Rosji, wyspę Wrangla oraz Czukotkę. A zatem, by nie wprowadzać dwóch dat w jednym kraju, linia odchyla się tutaj na wschód i przecina cieśninę Beringa. Po środku tej cieśniny znajdują się dwie wyspy, zwane Wyspami Diomedesa. Jedna należy do Rosji, a druga do USA. Są oddalone od siebie o niecałe 4 km, a z jednej wyspy dobrze widać drugą. I właśnie pomiędzy nimi biegnie linia zmiany daty. Można więc tutaj popatrzeć sobie w niedzielę na poniedziałek, albo na przykład w sobotę na piątek. Potem linia zmiany daty biegnie ukosem na zachód, tak by po stronie amerykańskiej pozostawić wyspę Świętego Wawrzyńca i wyspy Aleutskie, należące do stanu Alaska. Potem znowu pod skosem linia wraca na 180 południk i biegnie prosto. Następny zakręt zalicza dopiero na półkuli południowej i jest to właśnie początek tej długiej wypustki wokół Kiribati, o której mówiłem już wcześniej. Ciekawe jest to, że linia zmiany daty przebiega tutaj miejscami nie pionowo wzdłuż południka, tylko poziomo wzdłuż równoleżnika, a w innych miejscach zamiast biec na południe, zawraca sobie na północ. Wreszcie, gdy po wycieczce na wschód wraca z powrotem na zachód, przebiega zygzakiem pomiędzy wyspami, oddzielając Samoa i Tokelau od Samoa amerykańskiego. Potem biegnie pionowo wprost na południe, ale nie wzdłuż 180 południka jak wcześniej, tylko dalej na wschód, tak by po azjatyckiej stronie tej linii zmieścić Tonga i Fidżi. Gdyby przebiegała tutaj klasycznie wzdłuż 180 południka, rozdarłaby Fidżi na pół, w kilku miejscach przechodząc przez ląd. A zatem można by wtedy stanąć jedną nogą po stronie wschodniej, a drugą po stronie zachodniej i być jednocześnie w dwóch dniach tygodnia. Natomiast w Sylwestra można by sobie przechodzić przez całą dobę wielokrotnie pomiędzy Nowym Rokiem a Starym. Mogłaby to być z pewnością całkiem niezła atrakcja turystyczna, choć chyba jednak nie aż tak duża, by Fidżi chciało się zgodzić na zamieszanie związane z funkcjonowaniem dwóch dat w ramach jednego państwa. Dalej linia zmiany daty biegnie nadal prosto, dzięki czemu wyspy Kermadec i wyspy Chatham mogą posiadać tę samą datę co Nowa Zelandia, do której należą. Dopiero kawałek na południe od nich linia zmiany daty wraca na 180 południk i biegnie tak aż do bieguna południowego. Niemniej na samej Antarktydzie w praktyce nie ma to większego znaczenia, bo poszczególne bazy same wybierają swe strefy czasowe. Najczęściej jest to albo strefa kraju, do którego należą, albo strefa najbliższego kraju zaopatrzenia. Na przykład stacja McMurdo, o której wspominałem już w filmie o katastrofie na Erebusie, a także stacja Amundsen Scott na biegunie południowym, używają czasu nowozelandzkiego, bo ich główną bazą zaopatrzenia jest Christchurch w Nowej Zelandii. A wracając do gwiazdki, którą miałem rozwinąć. Cała ta linia, którą właśnie omówiliśmy, nazywana jest międzynarodową linią zmiany daty. To właśnie ona jest zwykle rysowana na mapach i funkcjonuje w tym kształcie w powszechnej świadomości. Jednak niektóre źródła dodają, że w świetle pewnych międzynarodowych umów morskich, teoretycznie ta linia obowiązuje jedynie na lądzie oraz na wodach terytorialnych. Na wodach międzynarodowych wraca podobno każdorazowo do 180 południka. A zatem według tej interpretacji niektóre wyspy, takie jak na przykład te należące do Kiribati, a na których na przykład jest poniedziałek, są otoczone oceanem, na którym wciąż jest niedziela. Czyli są niczym innym jak enklawami poniedziałku w niedzieli. Na prawie morskim się nie znam, nie będę więc brnął dalej w ten temat, ale sygnalizuję, że i z taką interpretacją można się spotkać. Poza tym to fajnie brzmi. Enklawy poniedziałku w niedzieli. Z linią zmiany daty związanych jest zresztą więcej ciekawostek i paradoksów. Na przykład ten związany z istnieniem różnic czasowych większych niż 24 godziny. No bo na przykład, kiedy na wschodnich wyspach należących do Kiribati jest poniedziałek w 12:30 nad ranem, w Nowej Zelandii jest niedziela 22:30. To samo w sobie nie jest może zbyt wielką sensacją, ale prawdziwym hitem jest dla mnie to, że w Samoa amerykańskim albo na wyspie Jarvis jest wtedy jeszcze sobota 23:30. A zatem w tym samym czasie na naszej planecie mogą współistnieć aż trzy różne dni kalendarzowe. Co więcej, patrząc od strony Azji w kierunku Ameryki, na szerokości geograficznej wyspy Jarvis mamy tutaj kolejno niedzielę, potem sobotę, potem poniedziałek, a potem znowu niedzielę. Warto też zauważyć, że w pewnym miejscu sobota styka się z poniedziałkiem, z całkowitym pominięciem niedzieli.
Jednak co ważne, trzy jednoczesne dni kalendarzowe na Ziemi nie są zjawiskiem stałym. Ze względu na to, że maksymalna różnica czasowa pomiędzy strefami wynosi 26 godzin, trzy różne dni tygodnia pojawiają się tylko przez 2 godziny każdego dnia, a największe paradoksy można obserwować jedynie przez pierwszą z tych godzin. Dużo ciekawych zjawisk związanych jest także z lotami przez linię zmiany daty. Ja na przykład leciałem kiedyś z Chile do Nowej Zelandii. Samolot wystartował we wtorek o godzinie 23, a wylądował w czwartek o 4 nad ranem. W sumie daje to 29 godzin różnicy czasowej. A ile naprawdę trwał lot? Tylko 13 godzin. Skąd wzięła się więc 29-godzinna różnica? Lot trwał 13 godzin i przebiegał na zachód, a samolot po drodze przekraczał granicę 8 stref czasowych. Do tego minęliśmy jeszcze linię zmiany daty, a zatem od 13 odejmujemy 8 i dodajemy 24 i wychodzi 29. Można powiedzieć, że straciliśmy jeden dzień, choć tak naprawdę przez kilka godzin jednak mieliśmy środę. Intrygujące są także loty w odwrotnym kierunku. Na przykład wylatując po południu z Japonii, możemy wylądować w Los Angeles rano tego samego dnia, a zatem mimo, że lot był długi, tak jakby cofnąć się w czasie. Można to wykorzystać do różnych ciekawych rzeczy, na przykład by dwukrotnie obchodzić Sylwestra lub urodziny. No bo powiedzmy, spędzamy Sylwestra w stolicy Samoa. Witamy tam Nowy Rok, po czym wsiadamy do samolotu i lecimy do Pago Pago w Samoa amerykańskim, przy okazji przenosząc się z powrotem do starego roku. Wieczorem możemy więc znowu świętować i witać Nowy Rok po raz kolejny. Jakiś czas temu linie lotnicze organizowały zresztą podobne loty na dłuższym dystansie. Można było najpierw świętować w Sydney w Australii, a potem polecieć do Honolulu na Hawajach i tam witać Nowy Rok po raz drugi. W tym samym kierunku, z zachodu na wschód, podróżował też Phileas Fogg, bohater książki W 80 dni dookoła świata. Pamiętacie zapewne, że chodziło o zakład. Fogg miał okrążyć świat w 80 dni, ale gdy po długiej podróży powrócił do Londynu, okazało się początkowo, że się spóźnił zaledwie o kilka minut. Był przekonany, że jest sobota, choć tak naprawdę dopiero był piątek. Fogg doświadczył tego samego zjawiska co żeglarze Elcano oraz żeglarze Drake'a, a ponieważ podróżował w odwrotnym kierunku, jego doba tak jakby stawała się krótsza i w konsekwencji po okrążeniu świata zdążył naliczyć o jeden dzień więcej niż ci, którzy pozostali w Londynie. Co było potem, pewnie pamiętacie, a ja dzięki jego historii pamiętam, w którą stronę należy odjąć lub dodać dzień podczas podróży dookoła świata. Jeśli podobał Wam się ten film, zapraszam na inne odcinki na tym kanale, a zwłaszcza na dwie długie historie o odkryciach geograficznych. Opowieść o pechowym odkrywcy Jean-François Marie de Surville oraz opowieść o Polinezyjczyku Tupai. Poza tym może Wam się spodobać też film o czwórstykach na świecie, a także odcinek o Wyspie Bożego Narodzenia położonej na Oceanie Indyjskim. Co ciekawe, druga z Wysp Bożego Narodzenia położona jest w Kiribati, akurat w tej najciekawszej strefie czasowej UTC plus 14, o której dzisiaj mówiłem. Jest pierwszą zamieszkałą wyspą, która wita nowy dzień. Znajduje się na niej wioska o nazwie Poland, a odcinek o niej pojawi się już niedługo. Jeśli macie ochotę zostać patronami tego kanału, serdecznie zapraszam na patronite.pl/światwciąga. Dziękuję bardzo wszystkim patronom, którzy już wspierają ten kanał. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania i zostawienia choć krótkiego komentarza, co pewnie pomoże w zwiększeniu zasięgu tego filmu. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia, być może za chwilę, w kolejnym odcinku.